Teraz trochę takiej mitologii byśmy powiedzieli, ale zaraz zobaczycie, że to cały czas funkcjonuje. Znany na całym świecie symbol laski Asklepiosa, który reprezentuje medycynę we wszystkich jej dziedzinach, obiektach, lekarstwach, klinikach, aptekach. Jest symbolem greckiego pogańskiego bóstwa. Laska Asklepiosa, wokół niej jest wąż lub dwa. Są różne, dwie formy są. Kto to jest Asklepios? Jest bogiem uzdrawienia, jest synem Apolla. Apolla, boga uzdrowienia, prawdy i proroctwa. Asklepios uczył się medycyny i uzdrawiania od mądrego centaura Cheirona i stał się w tym tak biegły, że udało mu się wskrzesić jednego ze swych pacjentów. Zeus, król bogów, poczuł, że nieśmiertelność bogów jest zagrożona i powalił uzdrowiciela piorunem. Na prośbę Apolla Asklepios został umieszczony wśród gwiazd jako wężownik, nosiciel węża. W Iliadzie Homer wspomina Asklepiosa jedynie jako zręcznego lekarza i ojca dwóch greckich lekarzy w Troi, Machaona i Podaliusza. Jednak w późniejszych czasach był czczony jako bohater i ostatecznie czczony jako Bóg. Kult rozpoczął się w Tesalii, ale rozprzestrzenił się na wiele części Grecji. Ponieważ wierzono, że Asklepios uzdrawia chorych we śnie, rozpowszechniła się praktyka spania w jego świątyniach w Epidauros w południowej Grecji. Później ten kult rozprzestrzenił się na Rzym. Asklepiosa często przedstawiano w postaci stojącej, ubranej w długi płaszcz i z odkrytą klatką piersiową. Jego zwykłym atrybutem była laska owinięta wężem. Według niektórych laska ta jest jedynym prawdziwym symbolem medycyny. Co ciekawe, ta laska Asklepiosa jest symbolem Światowej Organizacji Zdrowia i symbolem Amerykańskiego Stowarzyszenia Medycznego. Medycyna i zawód lekarza były historycznie reprezentowane przez różne kombinacje węża lub węży i kaduceusza, z których każda miała znaczące znaczenie. Słowo kaduceusz pochodzi od greckiego rdzenia oznaczającego różdżkę herolda albo oznakę urzędu. Pierwotnie kaduceusz był gałązką oliwną, ale później został zastąpiony laską oplecioną wężami. Kaduceusz jest silnie kojarzony z Hermesem, greckim posłańcem bogów, choć nie jest ściśle kojarzony z uzdrawianiem. Hermes wymieniany jest jako strażnik zdrowia. Otrzymał laskę od Apolla, który podarował mu ją w dowód podziwu, aby mógł ją nosić jako symbol swego urzędu. Według Apollina laska z dwoma skrzydłami wężami, skrzydlatymi wężami, miała przynosić pokój i przezwyciężać choroby. Zobaczmy, symbolika medyczna związana z laską i wężem wywodzi się najdobitniej z mitologii greckiej w związku z uzdrowicielem Eskulapem, czyli Asklepiosem. Rodzicami Eskulapa były śmiertelna kobieta Koronis i Apollo, bóg posiadający wszelką wiedzę medyczną. Apollo przekazał swoje zdolności leczenia centaurowi Chironowi i oddał pod jego opiekę Eskulapa. I mamy kolejny symbol węża niosącego liść i też to się wywodzi z tamtych czasów i z tamtych kręgów. Pewnego dnia Esculap zobaczył, jak wąż wypełza ze szczeliny w ziemi i oplata się na jego lasce. Esculap zabija węża, ale wkrótce potem ze szczeliny wyłonił się inny wąż niosący w pysku liść zioła. Przyłożył liść na głowę martwego węża, który cudownie ożył. Wąż stał się stałym towarzystwem Esculapa, a Esculap został patronem świątyń uzdrawiania, które wyrosły w całej Grecji. Przypatrzcie się współczesnym świątyniom, jakie znaki tam są na tych budynkach. To przypadek? Nawet na budynkach z ziołami też te symbole funkcjonują. Studium starożytnej wiedzy medycznej ujawnia, że kontrowersje i sprzeczności stojące
przed współczesną medycyną obejmują całą historię tego zawodu. Język i mitologia starożytnych Greków ujawniają ich uznanie dla podwójnej roli medycyny jako mediatora zarówno śmiertelności, jak i uzdrowienia. Apollo był zarówno bogiem medycyny, jak i sprawcą chorób. Są domniemania, że ci, którzy wynajdują jakieś lekarstwa, to też ich powodują choroby, żeby te lekarstwa sprzedać. Działania Apolla. Farmakos to greckie słowo znaczące zarówno lekarstwo, jak i truciznę. Eskulap stał się symbolem uzdrowiciela w społeczności starożytnej Grecji, a później w całym Cesarstwie Rzymskim. Przez stulecia lekarze nazywano naśladowcami Eskulapa. Tym imieniem nazywał siebie Hipokrates, a w pierwszym wersecie przysięgi Hipokratesa nawiązał do Eskulapa. Zaraz do tego dojdziemy. Galen, najbardziej wpływowy lekarz średniowiecza, uważał się za gorliwego zwolennika Eskulapa. Po jego uzdrowieniu w świątyni Eskulapa. Praktykował medycynę w ruinach tej świątyni, a w uzdrowieniu pomogło mu pojawienie się Eskulapa w jego snach. Słynny arabski lekarz Avicenna opublikował w 1544 roku swoje teksty medyczne z wizerunkiem Eskulapa na okładce. Laska Eskulapa do dziś pozostaje symbolem medycyny. I jak w ostatnich czasach przysięgę Hipokratesa zmieniono, ale ona brzmiała początkowo tak. Przysięgam na lekarza Apolla i na Asklepiosa, na Hygieję i Panaceę i na wszystkich bogów, których sprowadzę o spełnieniu następującej przysięgi. Czyli w uzdrawianiu chorego. Powstał nawet taki, znaczy jest chyba, program telewizyjny o lekarzach, doctors, skupiający różnych ekspertów w dziedzinie medycyny. Reklamowany jest jako pierwszy wybór, jeśli chodzi o uzyskiwanie informacji o najnowszych przełomach w medycynie, najnowocześniejszych praktykach i procedurach oraz najnowszych informacjach na temat utrzymania zdrowego stylu życia. I w którymś z odcinków jeden z lekarzy, z którym przeprowadzono wywiad, przyznał, że zdecydowana większość leczenia lekarzy to nic innego jak skutki uboczne innych przyjmowanych wcześniej leków. I tu chcę wrócić do tego, że życie ciała jest we krwi. Że coś w tym jest. Tak jak przeszczep. Są takie doniesienia, że przeszczep serca świni powodował u ludzi, że się nie czuli sobą. I to samo jest z ludźmi, którzy, może nie ze wszystkimi, bo trzeba też wiedzieć, że ludzie, którzy są po transfuzji krwi, cały czas muszą być na lekach. Może podają im jakieś leki, które zagłuszają to inne życie, które w nich wtłoczono. I też są z tym związane doniesienia, że ci ludzie, niektórzy, mówią o głębokich zmianach swojej osobowości. Cała ta farmakeja ma odwrócić uwagę, źródło, że człowiek sam sobie daje radę. I ktoś mógłby powiedzieć, no Bóg dał zioła, żeby je wykorzystywać. Okej, dał, ale może dał dla tych ludzi, którzy go nie słuchają. Bo czytamy tak. Przejdźmy teraz do tych fragmentów pism, które są sprzeczne z farmakeją.
i z całym duchem tej farmacji jako dziedziny. Wyjścia 15:26. Przekład poznański. Jeżeli będziesz wiernie przesłuchał głosu Jahwe, twojego Boga, jeśli będziesz czynił to, co w jego oczach prawe, jeśli będziesz wypełniał jego przykazania i strzegł wszystkich jego nakazów, ja nie dotknę cię żadną chorobą, jaką dotknąłem Egipcjan, bo ja jest Jahwe, twój lekarz. Tu nie ma alegorii. Bo ta choroba to też był strach w Egipcjanach później już. Oni chcieli, żeby ten lud Izraela wyszedł. Już oni nie chcą ich. Oni się zaczęli ich bać. To też jest choroba. Psalm 30. Trochę psalmów sobie poczytamy, bo tutaj jest chyba najwięcej. I tu niektóre te wypowiedzi można zinterpretować jako alegorie. Psalm 30 od 3 do 5 czytamy tak. Jahwe, Boże mój, wołałem do Ciebie i uzdrowiłeś mnie. Jahwe, wywiodłeś mnie z Szeolu, przywróciłeś mi życie i nie dopuściłeś, bym stąpił do grobu. Śpiewajcie, znaczy Jahwe, wy, którzy mu wierni jesteście i wysławiajcie Jego święte imię. Tu w pewnego rodzaju jest to alegoria, ale można też i dosłownie to zrozumieć, bo wywiodłeś mnie z Szeolu, czyli był, to chyba Dawid napisał ten psalm. Zaraz zerknę. Tak, psalm Dawida, pierwszy werset. Że był u jakiegoś kresu życia. Może to prześladowanie króla Saula doprowadziło, że po prostu on miał jakąś głęboką, dzisiaj to nazywamy depresję, tak? Samobójczą wręcz, która pozbawiała go życia, że się czuł, jakby już umierał. I Stwórca go uzdrowił z tego, bo on mu zaufał. Nie poszedł do psychiatry, psychologa. Psalm 91, trzy pierwsze wersety. Kto pod opieką Najwyższego mieszka, kto pod opieką Najwyższego mieszka i w cieniu Wszechmocnego przebywa, może rzec do Jahwe, ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu zaufałem, zaprawdę On cię wyzwoli z sideł ptasznika i od zarazy straszliwej. Psalm 103. Pierwsze cztery wersety. Psalm Dawidowy. Błogosław duszo moje Jahwe i całe moje wnętrze, święte imię Jego. Błogosław duszo moje Jahwe, pamiętaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. To On odpuszcza wszystkie Twe przewiny i leczy wszystkie Twoje niemoce. On wybawia od śmierci Twe życie, wieńczy Cię łaską i miłosierdziem. Psalm 107, od 17 do 20. Słabymi się stali dla swoich występków, byli utrapieni dla swych nieprawości, zbrzydzili sobie wszelki pokarm i bliscy już byli wrót śmierci, wołali do Jahwe w swym utrapieniu, a On ich z niedoli wybawił, zesłał swe słowo i uleczył ich. Ocalił ich życie od zatracenia. Tu można powiedzieć, że to uleczył jest alegorią jakiegoś smutku, przygnębienia. Czyli dzisiaj byśmy powiedzieli choroby psychicznej, depresji. Psalm 147,
od 1 do 3. Halleluja, chwalcie Jahwe, bo dobrze jest śpiewać. On Bóg nasz, Jemu należy się chwała. Jahwe buduje Jeruzalem. On gromadzi rozproszonych Izraela. Uzdrawia tych, których serce znękane i rany ich opatruje. Tu też można odnieść to do alegorii, ale można też i wziąć te rany jako dosłowność. Ale tu raczej jest rany alegorią. Rany po jakichś niewolach, rany w jakichś najazdach i tak dalej. Po swoich grzechach, po skutkach swoich grzechów. Wyjścia 23, 25 do 26. Czytajmy sobie jeszcze. Bo tutaj już nie można tego za bardzo zalegoryzować. 25 werset. Jeżeli będziecie służyli Jahwe, waszemu Bogu, wtedy On pobłogosławi wasz chleb i wodę. Wtedy oddalę choroby od ciebie. Nie będzie w twoim kraju kobiety rodzącej ani bezdzietnej, roniącej ani bezdzietnej. Dopełnią też liczby dni twojego życia. Się ściśle odnosi do fizyczności człowieka, do potomstwa. Tak, dzisiaj też się mówi, że bezdzietność, czyli bezpłodność kobiety czy mężczyzny, to jest choroba. I ty w tym kontekście oddalę od ciebie chorobę, czyli nie będzie u ciebie kobiety roniącej ani bezdzietnej. Malachiasza 4:2. Przekład Nowa Biblia Gdańska, bo tam jest coś inaczej, te wersety są ułożone. Nowa Biblia Gdańska. Ale dla was, którzy się obawiacie mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości. Uzdrowienie będzie pod jego skrzydłami. Rozrośniecie się i będziecie brykali jak tuczne cielce. Zdrowym ciele, zdrowy duch, tu przedstawione jest jako brykanie cielców, radość, uzdrowienie. To można też odnieść jako alegoria, ale też można i zrozumieć jako dosłowność. Księga Mądrości. To nie mamy tutaj. Z przykładu poznańskiego, 16 rozdział. Bo tutaj jest... Dlatego to czytuję, bo tutaj jest ciekawe zwroty są. To jest historia opowiedziana Izraela o... chyba to jest ten czas, kiedy byli kąszeni przez węże chyba. Ale przeczytajmy od pierwszego. Słusznie zatem zostali ukarani przez podobne robactwo i trapieni byli przez mnóstwo owadów. Zamiast tej kary wyświadczyłeś twemu ludowi dobrodziejstwa. Zaspokajałeś jego głód niezwykłym pożywieniem. Dałeś mu do jedzenia przepiórki, aby tamci, którzy pragnęli pokarmu, stracili nawet naturalną potrzebę jedzenia przez odrażający wygląd zesłanych na nich. Ci zaś przez krótki czas cierpieli niedostatek, po czym otrzymali cudowny pokarm. Musiała bowiem przyjść na ciemiężcy cieli nieunikniona bieda. Tym zaś należało jedynie pokazać, jak cierpieli ich wrogowie. A gdy rzuciły się na nich z wściekłością dzikie zwierzęta i gdy ginęli od ukąszeń wijących się wężów, twój gniew nie trwał bez końca. Tylko dla przestrogi zostali na krótko przestraszeni. Potem otrzymali znak ratunku, aby pamiętali o nakazach twojego prawa. Ocalony został każdy, kto nań wzrok skierował. Nie przez to, na co patrzył, tylko dzięki tobie, który wybawiasz wszystkich. Czyli ten wąż miedziany sporządzony przez Mojżesza, on sam w sobie nie uzdrawiał. To tylko było takie namacalny znak, że musisz spojrzeć, czyli uwierzyć, że to cię uzdrowia, ale to Bóg uzdrawiał. Tu dokładnie jest to opisane. I przez to właśnie, 8 werset, i przez to właśnie przekonałeś naszych wrogów, że ty jesteś wybawicielem od wszelkiego zła. Tamci bowiem padali od ukąszeń szarańczy i much i nie było ratunku dla ich życia, bo zasłużyli na taką karę. A twoich synów nie zmogły zęby jadowitych wężów,
gdyż uleczyło ich Twoje miłosierdzie. Zostali bowiem pokąsani dla przypomnienia sobie Twych słów i szybko zostali uzdrowieni, aby popatrzy w głębokie zapomnienie, nie zostali odsunięci od Twych dobrodziejstw. Nie uleczyły ich ani zioła, ani okłady, lecz Twoje słowo, o Panie, które wszystko uzdrawia. Przeczytam jeszcze raz, to jest 12 werset Księgi Mądrości, 16 rozdział. Nie uleczyły ich ani zioła, ani okłady, lecz Twoje słowo, o Panie, które wszystko uzdrawia. Jak słowo wiekuistego uzdrowiło ich, tych pokąsanych przez węży? Bo Bóg wypowiedział swoją wolę. Kto spojrzy na tego węża, który Mojżesz wyniesie w górę, ten zostanie uzdrowiony. To słowo uzdrawia, wiara w to słowo. Bez żadnych zaklęć, bez żadnych czarów, bez żadnych różańcowych powtórzeń, jak to dzisiaj w wielu... Ciągle zapominam to słowo, jak się ci nazywają, zielonoświątkowych duchach czynią. Dlatego widzimy, że wszelka farmakeia, wszelkie sposoby farmakei, może nawet skuteczne, odwracają uwagę, pokładanie ufności w tym, że to jest siłą sprawczą, bo one mają takie działanie, nie kwestionuję tego, ale chodzi o coś innego. Bo jak ktoś ma zranić się przetnie, to trzeba przyłożyć coś, dezynfekować ranę. Chodzi o to, gdzie pokładamy naszą ufność w uzdrowieniu, w swoim zdrowiu, w swoim życiu, w swoje życie, gdzie składamy. Ta farmakeia jest przyrównana, jest znaczenie jej jako farmakon, zaczarowany napój, czary, zaklęcia, uroki i farmakos, ten, który to propaguje jako skuteczny środek na uzdrowienie, na problem. Ale powiedziane jest, że tacy nie wejdą do królestwa. Tacy są poza murami miasta. Dlaczego? Że mimo, że to ma jakieś skutki działania pozytywne, bo oni pokładają gdzie indziej ufność. Ta sztuka, że tak powiem, stała się ich bóstwem. Pokładają w niej nadzieję. Dlatego przyrównano to do bałwochwalców. Tam też ci ludzie temu bożkowi, czy temu tej idei jakiejś, tak? Bóg, który tam powoduje, że deszcz spada, czy płody rosną, oddaje chwałę, oddaje cześć, mu ufa, składa ofiarę i wierzy, że to pomoże jego urodzajom. To jest ta część wspólna, pokładanie ufności, głębokiej ufności. Dlatego ci tam się też nie znajdą, bałwochwalcy i ci, którzy farmakeję uprawiają. Czyli polegają wyłącznie na tych sposobach różnych, sztukach uzdrawiania. Chciałem powiedzieć, że to słowo jest ukryte w przekładach, tak jak czytaliśmy, przekładane na guślarze, co w ogóle nam nic to nie mówi.
czy zaklinacze, czy czary. Bo nam czary to się kojarzą z takim czarnoksięstwem, czarna magia i tego typu rzeczy. A te czary to mamy na co dzień. Widoczne w każdym działaniu, gdzie człowiek jest zaczarowany tą siłą skuteczności na przykład pewnego rodzaju ziół. Bo ja już nie mówię o jakichś sztucznych, farmakologicznych produktach, wytworach ludzkich. Bo jedno i drugie, jedno jest lepsze, no tak, zioła mniej może, jak ktoś umie je dawkować, mają mniej skutków ubocznych, ale chodzi właśnie o to, co powiedziałem wcześniej, pokładanie głębokiej ufności. Gdzie pokładamy? Czy z byle jakimś problemem biegniemy do przedstawicieli farmacji? Ja rozumiem, że niektórzy są w takich matni farmakologicznej i nie mówię, żeby to rzucili, bo to jest bardzo trudne wyjść z takich rzeczy, bo to są skutki też naszego poprzedniego życia. Skutki nawet naszych rodziców, którzy nam coś przekazali, lub dziadków, bo czasami co drugie pokolenie się uwidacznia coś. Najlepiej jakby tego nie było od początku. Jesteśmy bardzo, niektórzy, nie mówię o wszystkich, jesteśmy jako ogół ludzkości zaczarowani, omamieni przez farmakeę, przez bóstwa Eskulapa, Higei, gdzie te symbole na tych przybytkach, na tych świątyniach nadal funkcjonują. Przyjrzyjcie się. Powiem tak z doświadczenia, że czasami potrzebna kupić jakiś bandaż czy jakieś środki opatrunkowe i trzeba się udać do tak zwanej apteki. Ale przypatrzcie się, bo są apteki bez tych symboli. Nie idźcie do świątyni, gdzie jest ten symbol. Znajdźcie w swoim otoczeniu, tam gdzie mieszkacie, apteki, gdzie nie ma tych symboli. Bo czym się różni apteka z symbolem bogini farmacji od świątyni dawnych, gdzie w dawnych świątyniach szedł klient, płacił za usługę uleczenia. Składał dar ofiarny, czy pieniężny, czy w płodach, czy jakieś zwierzę, czy cokolwiek. Dzisiaj to są pieniądze, się mówi, że się kupuje w aptece. No spójrzcie na to, że to jest też ofiara, datek. Że nie ma nic tutaj nowego. Tylko to jest przykryte nowymi słowami, nowymi określeniami. Ale cały czas są to czary, aby człowiek w matni żył, w łudzie jakiejś siły, która uleczy. Przemysł jest nastawiony, żeby zarabiać pieniądze. Nie zależy, żeby uleczyć kogoś. Oni chcą mieć dożywotnich pacjentów. A
Dlatego słuchać Bożego Słowa, Bożych rozporządzeń, jednym z nich jest, co masz jeść, co masz spożywać. To bardzo dużo daje w uzdrowieniu, które Bóg daje, bo przez to, co jesz, to, co wybierasz, jakie pożywienie, Bóg dokonuje, bo tak skonstruował nasz organizm, żeby to pożywienie, a nie inne, było pokarmem odżywczym. Dzisiaj już tak w świecie zmanipulowanym genetycznie nie wszystko, co też jest powiedziane w 11 rozdziale trzeciej Mojżeszowej, tak? To jest ten rozdział. Co możesz jeść, a co nie. Też trzeba wiedzieć, że są skażenia. Kurczaki są nafaszerowane różnymi hormonami, antybiotykami i tak dalej. Ryby hodowlane straszne rzeczy zawierają w sobie. Też trzeba wiedzieć o tym, że nie wszystko to, co ta kapłańska 11 rozdział mówi, że możesz jeść, dzisiaj w tych czasach można jeść. Oczywiście na pierwszy zrozumienie tego rozdziału jak najbardziej, to zgadzam się z tym, że żeby tego nie jeść, tego, ale później, jeżeli człowiek co roku zastanawia się, no to już szuka tego kurczaka, gdzie jest on nienafaszerowany tym. Ryb, które żyją dziko, w czystych wodach są złowione. Można kupić. Nieprzetworzone przede wszystkim. Samemu nauczyć się przyrządzać różne rzeczy. Bo wtedy wiemy w większości, co jemy. To na tym chciałbym zakończyć tą część do rozważania. Tutaj nikogo do niczego nie namawiam. To jest tylko informacja, abyśmy zbadali, zastanowili się z modlitwą nawet, bo mamy Dzień Przaśników, aby życie nasze było przaśne, czyste, idealne, w sensie czyste, oddzielone od tego plugastwa, co jest w tym świecie. Mamy zmieniać swoje nastawienie. Mamy szukać opoki przez Jeszuę Mesjasza. Tego, który nam pokazuje, gdzie jest źródło, gdzie jest sens naszego życia i wszystkiego, i źródło wszystkiego, naszego zdrowia, naszego życia i naszego błogosławieństwa w życiu codziennym. Do tego właśnie miało to służyć, żebyśmy się zastanowili. Ktoś, kto siedzi w tym, a nie może, bo czuje, no, że jak odstawi, to umrze. Rozumiem to. Bo tak jesteśmy wbici mocno niektórzy w ten system. A można znaleźć terapeutów, którzy pozwalają powoli uwalniać się od tych chemicznych leków i przechodzić na innego rodzaju wspomagające preparaty, albo nawet całkowicie odstawić i uwolnić się od choroby. Tak, no są metody, tylko to jest też druga strona medalu, że są ludzie zafiksowani, to znowu jest kult. Kult się stworzył witarianizmu i tego typu diet, różnego cud diet. Nie chcę też mówić o tym, bo to jest kolejna pułapka, bo jako, że są pewne rzeczy zdrowsze, to okej, ale nie zamykajmy się w tym, nie twórzmy kultu. Bo na przykład są ludzie, którzy nie ruszą nic z mięsa albo co pochodzi od zwierząt. Żyjemy, tak jeszcze dodam na koniec, żyjemy w czasie, gdzie Bóg pozwolił spożywać mięso. Był czas, że nie, przed potopem,
I nie wracajmy do tego, bo już nasze organizmy nie działają jak wtedy. Można powiedzieć, że dieta bez mięsna, czy bez zwierzęcych, mleko, mam tu na myśli ser, tak, i te inne sprawy, jajka, to oczywiście każdy organizm jest inny, też trzeba to o tym wiedzieć, że jednemu zaszkodzi, a drugiemu nie. Zaszkodzi w sensie niejedzenie w ogóle od zwierzęcych produktów pożywienia w tym znaczeniu. Ale nie można się zamykać. Bóg, jesteśmy, że żyjemy w okresie, gdzie Bóg dozwolił jeść mięso. Tylko trzeba zaznaczyć, mięso nie jest podstawowym pokarmem człowieka. To nawet i świeccy naukowcy mówią. Fizjologia człowieka, budowa, chociażby układu pokarmowego pokazuje, że człowiek nie jest stworzony do, żeby jeść śniadanie, obiad, kolacja, mięso. Bym nawet dodał na koniec, że jest sprzeczne z wolą Bożą w ogóle niejedzenie mięsa. Bo Bóg powiedział, możesz jeść mięso. To jest Jego rozporządzenie, to jest Jego błogosławieństwo w tym znaczeniu, że możesz jeść. Dlatego też na święto Paschy, Pesach, to było nakazane zjadanie baranka paschalnego. Pomyślmy sobie, bo są tacy, że mówią, że oni biblijnie wierzą i postępują i mówią, że mięsa żadnego nie. Że teraz dieta jest ta edenowa. Nie, teraz mamy dietę popotopową. Bóg pozwala jeść mięso. Dobrze, zakończymy to w drugiej części. Która mamy? 14. Dobrze, do 15 zrobimy przerwę. Godzina 15 będzie. Do 15 zrobimy przerwę i się spotkamy w drugiej części. O prześnikach sobie porozmawiamy w takim ciekawym kontekście. Święcie prześników. Do usłyszenia, do zobaczenia.